Proszę Państwa, ta wystawa jest wystawą, która powstała z poprzednich naszych plenerów malarskich. Tych plenerów muzeum zorganizowało już około 35 przez prawie 18 lat. Częstotliwość ich organizacji jest już coraz większa. Jakby ukształtowała się pewny kręgosłup, grupa artystów, oczywiście z całego kraju, organizowani przez naszego komisarza Macieja Mileskiego. Temu mamy tę piękną wystawę. Ja o niej jeszcze więcej trochę powiem. Powiem dlatego, że ona jest jakby odtworzeniem tego wielkiego tygodnia przygotowania do zmartwychwstania. I każdy, powiedzmy sobie, obraz ma swoją symbolikę. Misterium, powiedzmy sobie, wielkiego tygodnia, Wielkanocy, święta Zmartwychwstania Pańskiego, które jest jednym z największych, najstarszych i najuroczyście obchodzonych świąt wszystkich chrześcijan. Jest one odprawiane na pamiątkę zbawczej męki, śmierci i przede wszystkim chwalebnego zmartwychwstania Chrystusa. I oczywiście ten Wielki Tydzień zaczyna się od Niedzieli Palmowej, uroczystości Wielkiego Tygodnia, która otwiera właśnie ta niedziela, nazywana kwietną lub wierzbną. W tym dniu we wszystkich kościołach odbywają się uroczyste procesje z palmami, będące pamiątką wyjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Mamy tutaj te piękne palmy. W tradycji kościelnej palma posiada głębokie treści religijne. Symbolizuje zarówno męczeństwo, jak i tryumf, a zarazem mękę i zmartwychwstanie Chrystusa oraz nieśmiertelność duszy ludzkiej. Nie będę mówił już o obrzędach związanych po prostu z palmą, z tymi koćkami, które tam przechowywano, które nawet, powiedzmy sobie, konsumowane, powiedzmy sobie, one miały odtrwalać organizm po prostu, ale jest z tym związana cała misteria. Przechodzimy do Wielkiego Czwartku. W liturgii kościelnej Wielki Czwartek to dzień, w którym w sposób szczególny wspomina się obrzędy Wieczernika. W tym dniu milkną kościelne dzwony, które według wierzeń ludowych odpędzały demony i pioruny. Na znak załoby zastępują je kołatki. Od tego dnia przez 6 kolejnych dni nie można było prać kijanko, rąbać drzewo, młócić i prząść. Na pamiątkę umycia nóg apostołom przez Chrystusa biskupi, a wcześniej królowie i magnaci obmywali nogi 12 nędzarzom. Gest ten w niektórych parafiach obecny do dzisiaj jest znakiem chrześcijańskiej pokory i braterskiej miłości. No, zobaczymy, kogo będą umywać w tym roku. Wielki Piątek. Wielki Piątek to dzień żałoby. W kościołach panuje cisza. W tym dniu nie odprawia się mszy, a głównym elementem wielopiątkowej liturgii jest adoracja krzyża, która kończy się uroczystym przeniesieniem Najświętszego Sakramentu z ciemnicy do grobu Pańskiego. Procesja ta przypomina złożenie Jezusa do grobu. Przygotowanie oraz odwiedzenie grobów Chrystusa stało się naszą narodową tradycją. W wielu kościołach wciąż żywy jest także obyczaj straży grobowych. Najciekawsze i najbardziej malownicze straże grobowe, zwane Turkami lub Turkami Wielkanocnymi, wystawiane są w południowo-wschodniej Małopolsce. Ja z takimi Turkami spotkałem się w maju podczas takiej pięknej uroczystości
wręczania orderu świętego Stanisława. Więc przybyła prawie 150 tych Turków, takich niesamowicie pięknych w ogóle uniformach tak, i oni już zrobili piękną defiladę, taką przemarsz przez krakowskie właśnie przedmieście, no i oczywiście głównie adorują przy grobie ochotnicze straże pożarne. Jak w ubiegłym roku była taka koncepcja, żeby ochotnicze straże pożarne rozdzielić, znaczy gdzieś 4,5 tysiąca jednostek do tego krajowego systemu gaśniczego, tych KRS-u, a resztę tych jakieś 12 tysięcy po prostu no, zlikwidować. No i wtedy oczywiście w pewnym momencie proboszczowie się zorientowali, a kto będzie adorował? No nikt nie będzie, bo nie będzie po prostu straży. A co z redmizami? No to przejmą oczywiście gminy, a gminy nie chcą przejmować, bo i tak na swoim mają dosyć dużo. No i ta koncepcja, powiedzmy sobie, przejęcia do straży państwowych tych straży ochotniczych właściwie legła. W gruzach przyjęta została nowa ustawa i obroniono. Strażacy będą tam na tą Wielkanoc też przy grobie. Wielka Sobota jest dniem przygotowania do uroczystości zmartwychwstania. Najważniejszym elementem liturgii w tym dniu jest poświęcenie ognia, paschału oraz wody. Wielosobotnie nabożeństwa pojawiają się także radosna atmosfera związana z bliskością święta zmartwychwstania. Zarówno odzywają się organy i dzwony. Kilkusetletnią tradycją małobycia i święcenia w tym dniu pokarmów, z których gospodyni przygotowuje śniadanie wielkanocne. Dawniej święcono wszystkie pokarmy przeznaczone na święta. Ustawiano je w domu, na stole. W podniosłym nastroju czekano na księdza. Dziś obrzęd poświęcenia pokarmu ma jedynie charakter symboliczny. Obecnie do kościoła nosi się małe koszyczki, w których powinno znaleźć się jajka, chleb, sól, mięso, ser, masło, chrzan i baranek, symbol zmartwychwstania Chrystusa. No mamy tutaj w tym koszyczku jajka, pisanki, ale przejdziemy jeszcze właśnie do pisanek. Niewątpliwie najważniejszym atrybutem i symbolem Wielkanocy są pisanki. Kolorowe, bogate, różnorodnie zdobione jaja, których nie może zabraknąć w koszyczku ze święconką, pokarmami i na świątecznym stole. Jajo to symbol życia, płodności i miłości, siły. Istnieje wiele wierzeń i obrządków związanych z jajkiem, a niektóre zachowały się do dzisiaj. Według polskich wierzeń ludowych jajo przeciwdziałało wszelkiemu złu. Stosowano je w zabiegach na urodzaj i obrzędach pasterskich. W magii, medycynie, w zwyczajach zalotnych i obrzędach zadusznych. I tak na przykład w pierwszy dzień Wielkiej w nocy zakupywano jaja w skiby pól i w ogrodzie, aby zapewnić urodzaj. Skorupki pisanek dodawano do baszy kurów, by dobrze niosły. Wierzono również, że jaja zakopane pod obręgiem budowanego domu sprowadzają szczęście i pomyślność. Natomiast dzielenie i uroczyste spożywanie podczas śniadania wielkanocnego jaj miał zapewnić zdrowie, pomyślność i płodność. No i zbliżamy się powoli do Wielkiego Tygodnia. Niedziela Wielkanocna, niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, nazywana także Paschą, jest największym i najstarszym świętem chrześcijan. Czyli mówimy, w symbolce obchodach wielkanocnych przetrwały pewne ślady odwiecznych wierzeń, mitów oraz relikty pradawnych świąt, powitania wiosny i kultu roślin odradzających się po zimowej wegetacji.
Święto Zmartwychwstania przypadające zazwyczaj na początek wiosny jest przede wszystkim wielkim świętem zwycięskiego, nieustannie odradzającego się życia, świętem nadziei oraz obietnicy zmartwychwstania i nieśmiertelności. No i później jest poniedziałek wielkanocny, nazywany lanym poniedziałkiem lub śmigusem dyngusem, który opływa pod znakiem spotkań rodzinnych, towarzyskich, wesołych zabaw, lejącej się wody, zalotów, psikusów i żartów. I proszę Państwa, to co powiedziałem właściwie, jak patrzymy się na te obrazy, to wszystko jest. Wandzia właśnie takie psikusy, powiedzmy sobie, jakby pan leje dziewczynę wodą. Tu mamy palmy, powiedzmy sobie, i oczywiście całe te misteria związane właśnie z tym. Mamy słynnego śledzia, który jest przybity tutaj, bo wiecie, proszę Państwa, że posty były długie, uciążliwe. Nie jedzono, ograniczano jedzenie po prostu bardzo, bardzo mocno. Oczywiście był żur, śledź, powiedzmy sobie tak, przez te kilka tygodni. I do tego stopnia, powiedzmy sobie, że później trzeba było tego śledzia z tego jadłospisu wyrzucić, przybić po prostu goździem, żur zakopać z garkiem, powiedzmy sobie, do tego, żeby już do niego nie sięgać. I wyobraźcie sobie Państwo, że ten pierwszy dzień tej niedzieli wielkanocnej, kiedy to przegłodzone, powiedzmy sobie, społeczeństwo wracało do domu, gdzie był zastawiony, gdzie było mięsa po prostu, jajka i wszystko, no i wszyscy jedli, powiedzmy sobie, to w takiej ilości, ile chcieli. No i później po tym była zabawa na całego, bo całe korowody pędziły za stodołę, żeby zdążyć. Żołądki nie wytrzymywały, powiedzmy sobie, takiej ilości protein, które dostały po tym długim poście. On był taki strogi, że nawet dzieciom po prostu nie pozwalano pić mleka, powiedzmy sobie, no bo jest post. No teraz oczywiście mamy sytuację zgoła inną. Kościół idzie razem powiedzmy sobie z rozwijającym się, powiedzmy sobie, dynamicznie społeczeństwem i modernizuje też swoje po prostu zachowanie, żeby można było zachować stare obyczaje, ale jednocześnie po prostu też i świętować zgodnie z zasadami. Że pierwszy plener odbył się w zeszłym wieku, to już prawie 30 parę lat. I tych plenerów było kilkadziesiąt. Na każdym plenerze była wspaniała atmosfera, wspaniała organizacja, którą zapewniło muzeum. Właśnie te plenery odbywały się dzięki Januszowi, dyrektorowi. Jemu się należał chyba największe podziękowanie. Bo rzeczywiście okazał serce i tworzył atmosferę na tych plenerach, na których rzeczywiście było przyjemnie. Przyjemnie było spędzić. Pamiętam pierwszy plener, który się odbył w Mościbrodach. Wspaniała pogoda, wspaniałe pejzaże, wspaniała atmosfera. Później tych plenerów było wiele, bo były kiry, były góry, były jeziora mazurskie, jezioro Białe. I właściwie przez te nasze plenery przewinęło się kilkadziesiąt kolegów. Niektórzy niestety odeszli na wieczny plener, ale prace, które powstały z inspiracji muzeum,
Myślę, że przejdą do historii polskiej kultury, bo są naprawdę na niezłym poziomie. Porównując wystawy związkowe, które się odbywają w Polsce, to nasze wystawy naprawdę były na dobrym, realistycznym poziomie. Ja myślę, że kultywowanie tradycji ludowych i takich narodowych, co dyrektor Dymitruk tutaj, że tak powiem, w muzeum robi już od lat, zasługuje na najwyższe uznanie. I w zasadzie no, oprócz tych tematów politycznych, jakichś związanych z ruchem ludowym, to tradycje ludowe są w zasadzie naszym korzeniem, naszą podstawą. Ta debata medialna i te ataki na Jana Pawła II to też jest takie podkopywanie naszych korzeni, naszych tradycji. Obojętnie, czy ktoś jest wierzący, czy niewierzący, mocniej, czy bardziej, to po prostu no, nie można jakoś podważać tych wszystkich autorytetów, bo inaczej pozostaniemy z niczym. Także to są, że tak powiem, no, te fundamenty polskości. No i tutaj właśnie Instytut i w ogóle nie Instytut, przepraszam, Muzeum, no jak najbardziej spełnia tą swoją rolę. Także chwała mu za to, także podziękowania za ten całość. Natomiast tak króciutko tylko na temat tego dzisiejszego tematu, to chciałbym powiedzieć, że akurat no to kolega dyrektor powiedział, że owszem, ja mam tą przeszłość dyplomatyczną, no taką dosyć bogatą. No. W kilku krajach, a tak licząc w sumie to na 6 placówkach byłem, poczynając od Izraela, Chin, Chorwacji, Brukseli, Belgii, jeszcze tam w kilku innych, to jeszcze Turcji chociażby, no to te doświadczenia z tą Wielką Nocą są bardzo takie ciekawe w różnych krajach. I największe, najbardziej ważne to te wrażenia z Ziemi Świętej posiadam, ponieważ no z racji z tego, że tam po prostu no, byłem atasz handlowym, czyli miałem okazję, że tak powiem, w tych w zasadzie miejscach świętych, czyli w Jerozolimie bywać dosyć często, bo każda delegacja handlowa czy jakaś inna zawsze mówiła, no panie, teraz tam programy, ale pan nas zabierze do tej Jerozolimy, do Betlejem, no bo chcemy zobaczyć. No to miałem, że tak powiem, obcykane te wszystkie, że tak powiem, miejsca, tam kolejki różne były, to znam te skróty, jak to wszystko minąć i zadowolić te różne delegacje. No i no brakuje mi tego właśnie, takiego widoku, takiego zdjęcia tej palmowej niedzieli właśnie w Jerozolimy, kiedy to faktycznie te całe delegacje z Góry Oliwnej, która jest, że tak powiem, no, tą górą przed tą bramą, że tak powiem, w niebo wstąpienia, bo jak będzie koniec świata, to tam właśnie z tej Góry Oliwnej, tam jest jakieś, ja wiem, 500-600 metrów jest ten mur otaczający Jerozolimę. Większość z Państwa tam pewnie widziała na filmach albo nawet była, że ta brama się otworzy i te wszystkie, że tak powiem, no, istoty ludzkie będą się pchały do tego sądu ostatecznego. I taka ciekawostka, że najbliżej tej bramy są pochowani najbardziej tacy zamożni Izraelczycy, że tak powiem, żeby być pierwsi, jak się ta brama otworzy. Ale mniejsza z tym, ta właśnie procesja szła właśnie z tej Góry Oliwnej tam do tej, później tymi uliczkami Via Dolorosa między innymi tam do Grobu Pańskiego. I no faktycznie tego, czego mi tu brakuje, to tych palmowych faktycznie tych liści, czyli tych gałązek palm. Także to jest, ale to poza tym tam jest inny klimat, no jest gorąco i ciepło, to wszystko ma się, że tak powiem, no jakoś tak inny klimat jest, no to już są temperatury powyżej 20 stopni, można chodzić w krótkich koszulach, trzeba pamiętać, żeby mieć wodę z sobą do picia i tak dalej, także no, no i ta atmosfera, te śpiewy i tak dalej, także no można powiedzieć, że chrześcijaństwo na Ziemi Świętej wbrew pozorom nie jest takie mocne, no to jest kraj, że tak powiem, Judajczyków, czyli Żydów, którzy mają tą swoją, że tak naszych braci starszych wierzę, trochę inną tą religię, chociaż to jest ten Stary Testament i Nowy, co nas łączy. Natomiast raczej nie zachwycają się, że tak powiem, tymi wszystkimi tradycjami związanymi z Chrystusem, który też był Żydem,
ale nieuznawany przez nich. Później tam w jakichś takich różnych rozmowach innych to się przyznawali, że to był błąd i to jest błąd, że dlaczego oni nie uznają swojego człowieka. Tak to mniejsza z tym. Natomiast kończąc, chciałem tylko powiedzieć, że ten klimat właśnie trochę tej Jerozolimy, chociaż no, na terenach polskich są takie miejscowości nawet. Jeruzalem jest chociażby taka miejscowość tutaj na Mazowszu i tak dalej. Także to wszystko jest jeszcze jaka mała Jerozolima. To się wszystko z tą Ziemią Świętą jak w taki czy w inny sposób łączy. Natomiast no, bardzo się cieszę, że te Państwa obrazy i te plenery, że tak powiem, nawiązują do tej tematyki, chociażby tą jasnością, tym błękitem nieba. Tym elementem, tutaj chociażby ryby i jajka, są też takim symbolem właśnie tej naszej kultury i no, tradycji związanymi z tradycją. Natomiast druga sprawa, to z tą Ziemią Świętą związana, to jest właśnie ten lany poniedziałek. Tam na terenach no, Ziemi Świętej jest taka rzeka Jordan chociażby i to nie odbywa się w taki sposób jak polewanie, tylko ludzie wchodzą po prostu, bo jest ciepło, się można kąpać wręcz. Także to te wszystkie elementy w taki czy inny sposób tworzyły się przez setki lat i to ludzie sobie nawet nie zdają z tego sprawy, ale to wszystko ma swoje jakieś tam uzasadnienie historyczne. Także dziękuję bardzo. W imieniu marszałka chciałem złożyć życzenia, że tak powiem, w tym momencie już zbliżających się świąt, szczęścia, zdrowia, pomyślności i żebyśmy, że tak powiem, no znaleźli się w takiej trochę lepszej rzeczywistości. Chodzi o tą inflację, żeby to w końcu stanęło i żebyśmy, że tak powiem, zaprzestali te jakieś bratobójcze walki między sobą, bo Polska została podzielona na różne osoby, na różne tematy i tak dalej. To jest bardzo niebezpieczne, żebyśmy się trochę unieśli ponad to wszystko i żeby zapanowała zgoda. Dziękuję bardzo. Wszelkie pomyślności, niech okres Wielkiej Nocy napełni Was radością, pokojem i nadzieją na lepszą przyszłość. I z tym, z tą ufnością, którą właśnie poprzez te święta wielkanocne patrzymy w przyszłość. Sądzimy, że to jest okres, czas odrodzenia się wiary w siłę Chrystusa i w siłę człowieka. No i oczywiście jakby spotkań naszych z rodziną i z najbliższymi, ale przede wszystkim radości i pojednania, które jest deficytowe właściwie w tych czasach, a jest po prostu potrzebne, żeby można było normalnie żyć i funkcjonować.